4 raz, jak kiedy się nasze dzieci spotykają, oglądają nawzajem swoje obyczaje, poznają się i wiedzą nie tylko to, co jest w telewizji, że to nie tylko banderowcy za przeproszenie na Ukrainie, ale także normalni, porządni ludzie. Wiele milionów, setek tysięcy Ukraińców u nas pracuje, więc te wszystkie znajomości, myślę, że procentować będą w przyszłości, że te dzieci chętnie będą odwiedzały Polskę, Unię Europejską, a poza tym nasze będą wiedziały, że Ukraina to też nie jest koniec świata, tylko normalny, cywilizowany kraj. Tu wielki ukłon do pana Janusza Najlepszego, który jest komendantem obozu. On to robi zupełnie gratisowo, trzeba kochać dzieci, żeby to robić. Najważniejsi są ludzie, pieniądze zawsze się znajdą. I pusty te ludzie są, a już pytaliśmy, obiecał Najlepszy, że za rok też będzie robił obóz polsko-ukraiński. Kiedy brat swamol dat meden, ik ga naar de Franse zwier. Wil mij tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog, met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Przede wszystkim województwo kujawsko-pomorskie ma podpisaną umowę o współpracy z obwodem chmielnickim i na podstawie tej umowy organizujemy także pobyty dzieci i młodzieży, zarówno młodzieży polskiej na Ukrainie, ale także młodzieży ukraińskiej tu w Polsce, a ten obóz, wspólny obóz młodzieży polskiej i ukraińskiej jest znakomitym miejscem do spotkań towarzyskich, do tego, żeby się te dzieciaki polubiły, żeby poznały swoją kulturę, żeby poznały historię swoich krajów. Oczywiście jest to także okazja do zawarcia prawdziwych przyjaźni, takich przyjaźni na całe życie. Ja pamiętam, jak 2 lata temu żegnały się dzieciaki właśnie w obwodzie chmielnickim wyjeżdżające już do Polski i wtedy te prawdziwe łzy zarówno wychowawców, jak i ich podopiecznych. To była prawdziwa miara tego, co się stało. Nastąpiło prawdziwe takie porozumienie najmłodszego pokolenia. To jest bardzo ważne, że chcemy tę współpracę opierać na wzajemnym poznaniu, na wzajemnym szacunku. To jest tak, że bardzo ważne, że możemy podczas takiego pobytu zorganizowanego tu w Polsce na przykład pokazać skarby naszej historii. Dzieciaki mogły w Toruniu obejrzeć Muzeum Piernika, same brały udział w produkcji pierników. Tu wiem, że po drodze były także w kopalni soli w Kłodawie, zwiedzały toruńską starówkę. No, taki program, który co roku jest troszkę modyfikowany. Najważniejsze, że są ludzie, którzy chcą to robić. A przypominam, że to jest dzięki pasji osób, które mają na celu zorganizowanie takiej prawdziwej współpracy, bo możemy podpisywać różne dokumenty. Jeżeli to nie będzie wypełnione prawdziwą treścią, to zawsze pozostałoby to martwe. W tym roku mieliśmy także wizytę delegacji ukraińskiej w naszym województwie i uzgodniliśmy, że ta wymiana będzie intensyfikowana. Będą także odwiedziny na przykład zespołów, takich zespołów jak Filharmonia nasza pomorska w obwodzie chmielnickim, ale także zespoły z Ukrainy będą przyjeżdżały z koncertami do Polski. Chcemy, aby ta współpraca miała taki wymiar rzeczywisty i aby nabierała różnego rodzaju kolorów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez lokalne społeczności. Rzeki, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń.
gmina Włocławek po raz pierwszy bierze udział w projekcie Sztama 2019, w projekcie, podczas którego dzieci wyjeżdżają z taką wizytą do miasta partnerskiego. W tym przypadku był to obwód chmielnicki. Bardzo fajne miejsce, malowniczo położone i podczas tego wyjazdu dzieci zwiedziły wiele miejsc historycznych, dedykowanie związanych z Polską, jak również podziwiały walory przyrodnicze. Także pierwszy raz wyjechały. Wrażenie, jak dzisiaj sami byliśmy świadkami, bardzo fajne. Także myślę, że jest to początek bardzo miły i kontynuacja w kolejnych latach. W tym roku w projekcie Sztama 2019 uczestniczyło 5 dzieci i były to dzieci z terenu Smolnika. Hej, 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 sokoły, pomijajcie góry, lasy, rzeki, doły. Na części ukraińskiej byliśmy m.in. w Kamieńcu Podolskim oraz w Barażu. Oprócz tego zwiedzaliśmy miasto Chmielnicki. Natomiast tutaj w Polsce udaliśmy się do kopalni soli w Kłodawie oraz do Torunia i Włocławka. Byliśmy 7 dni na Ukrainie i 7 dni tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że jest to ciekawe przeżycie. Wiadomo, że kultury są całkiem inne, nasza polska i ukraińska, ale jest to fajna możliwość doświadczenia właśnie tej drugiej osoby, która ma inaczej myśli, w inny sposób. I również warunki, które gdzieś tam, z którymi się spotkaliśmy na Ukrainie, chociażby posiłki, są całkiem inne, więc jest to fajna możliwość spędzenia wolnego czasu, więc chyba im się podobało. Ja w Polsce i mnie dużo spodobało. Ja jestem w Polsce pierwszy raz. Najbardziej podobały mi się wycieczki, najbardziej ta do miasta Toruń. Tam byliśmy w Muzeum Piernika, tam robiliśmy pierniki i bardzo dużo z tego zapamiętałam. My robili tam pierniki i to dużo zapamiętało się. My także żarli sosiski. Też dużo smaczni was sosyski. Tworzyliśmy zamki i była bitwa wodna. Oprócz tego robiliśmy plakaty. To był bardzo fajny obóz. Mokre wojny. Budowali zamki. Malowali plakaty. Грали різні ігри. Взагалом дуже чудовий табір. Мені сподобалось. Я би ще раз сюди приїхала. Zdecydowanie najbardziej mi się podobało, jeżeli mogę to tak kolokwialnie ująć, no to poznanie życia od kuchni Ukraińców, bo zdecydowanie będąc na Ukrainie nie poznawaliśmy świat tak oficjalnie, tylko zdecydowanie tak od kuchni poznawaliśmy ludzi, poznaliśmy ich zwyczaje, tradycje i wszystko, co z nimi związane. Obóz jest bardzo ciekawy, robimy dużo ciekawych zajęć, mamy super grono, ogólnie jest bardzo fajnie. Co zapamiętasz najbardziej? Najbardziej to te ogniska, że nas po prostu wspierali ogólnie, różne zabawy, nie było czasu na nudę i było ogólnie super. Z chęcią będziesz wracała na Ukrainę? Tak.
Mare, swego nawet.